Aneta Kober, witam Państwa bardzo serdecznie w programie informacyjnym. Szanowni Państwo, w naszym dzisiejszym serwisie powiemy między innymi o kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska, o ważnym temacie dotyczącym opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, testach gimnazjalnych oraz o nowym portalu, który pozwoli na przesłanie rocznych deklaracji podatkowych przez internet. Szanowni Państwo, już w najbliższy poniedziałek odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej. Porządek obrad w materiale. Prezydium Rady Nadzorczej zaprasza do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbędzie się 27 kwietnia 2015 roku o godzinie 18. Porządek obrad przedstawia się następująco. Punkt pierwszy – otwarcie posiedzenia. Punkt drugi – przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Funduszu Remontowego za 2014 rok. Punkt czwarty – omówienie protokołu nr 1 z posiedzenia Komisji do Spraw Działalności Gospodarczej z dnia 13 lutego 2015 roku w zakresie stanu lokali użytkowych. Punkt 5. Rozpatrzenie wniosku Komitetu Parkingu nr 5 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 10 łamane na 2015 z dnia 23 lutego 2015 roku. Podjęcie uchwały. Punkt szósty. Zaopiniowanie regulaminu gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska. Podjęcie uchwały. Punkt siódmy. Zaopiniowanie regulaminu najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu i reklam w Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska. Podjęcie uchwały. Punkt ósmy. Zmiana regulaminów działania stałych komisji Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwał. Punkt dziewiąty. Wybór komisji skrutacyjnej. Punkt 10a. Uzupełnienie składu Komisji Ekonomiczno-Finansowej. Podjęcie uchwały. Punkt 10b. Uchylenie uchwały nr 44 łamane na 2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Komisji Ekonomiczno-Finansowej. Podjęcie uchwały. Punkt 10c. Wybór Komisji Ekonomiczno-Finansowej. Podjęcie uchwały. Punkt 11. Przyjęcie protokołów Rady Nadzorczej nr 4 łamane na 2015 z dnia 23 marca 2015 roku oraz 5 łamane na 2015 z dnia 30 marca 2015 roku. Punkt 12. Informacja zarządu, informacja rad osiedli, sprawy wniesione. Punkt 13. Zamknięcie posiedzenia. Na relację z posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszamy Państwa już w najbliższy wtorek o godzinie 18. Do 8 maja potrwa nabór na zastępcę prezesa do spraw technicznych i eksploatacji Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska. Szczegóły znajdziecie Państwo pod adresem strony internetowej www.smgorczewska.pl w zakładce aktualności. Taka informacja znajduje się również na planszach naszej telewizji. I przechodzimy do kolejnej informacji. Teraz przedstawimy Państwu fragment programu Rozmowa Tygodnia dotyczącego opłat za wieczyste użytkowanie gruntu. Mamy taką listę popierającą projekt uchwały. Owszem, mieszkańcy podpisują, dają swoje dane, imię i nazwisko, adres i się podpisują, ale nie dają danych, czyli PESEL-a. PESEL jest najważniejszy. PESEL podlega właśnie weryfikacji, czy ta osoba faktycznie ma prawa wyborcze w Warszawie, czy tych praw w Warszawie nie ma. I jeżeli nie ma PESEL-a, to w tym momencie jest to nieważne. Ważne to muszą być te wszystkie dane wypełnione. Tymi danymi nie przetwarzamy, my nic z nimi nie robimy. Te dane są jako załącznik do projektu uchwały zgodnie ze statutem statutem Warszawy i uchwałą Rady Stołecznego Warszawy, gdzie jest cała procedura projektów obywatelskich wnoszenia uchwał, co musi być spełnione, żeby taki projekt został zarejestrowany i był wzięty pod obrady radnych Warszawy. Proszę Państwa, ja bardzo zachęcam, dużo czasu nam nie zostało, żeby uniknąć kolejnych podwyżek za wieczyste użytkowanie i żeby płacić tylko podatek od nieruchomości, który i tak wszyscy wnosimy, żeby to nic nie kosztuje, żeby się złożyć podpis pod projektem uchwały na naszych stronach, czyli na gruntowej można obejrzeć cały materiał. Adres internetowy jest na dole ekranu, także
Tak, www.gruntowa.waw.pl i spróbujmy po prostu zadziałać we własnych sprawach. Jest takie pytanie, czy Rada Warszawy nam zezwoli, czy nam nie zezwoli. No właśnie, jeśli nie będziemy prosić, to nam nikt nic nie da. My nie dlatego chcemy przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, że nam się grunty podobają, szczególnie zabudowane budynkami mieszkalnymi, tylko chcemy dlatego prosić, że nas nie stać na tak wysokie opłaty, tylko dlatego. Nie chcemy, bo te grunty są już zabudowane, na tych gruntach już nic innego nie powstanie i apeluję, weźmy sprawy w swoje ręce, spróbujmy chociaż. Pani Barbara, bo mieszkańcy śledzą wszelkie inicjatywy, które się dzieją dla obniżki cen i też pytają, czy to nie powinno być adresowane do pani prezydent bezpośrednio, ta duża ilość podpisów, żeby trafiło to na biurko do pani prezydenta, nie do Rady Warszawy. Bo pamiętają też sytuację, gdzie myśmy z kamerą byli na placu bankowym, na jednej z sesji, gdzie też była bardzo duża grupa mieszkańców, mówiła stop podwyżkom i wtedy, że tak powiem, para poszła w gwizdek, tak? Zgodnie z ustawą przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, kompetencje w zakresie udzielenia bonifikaty są przypisane Radzie Warszawy, Radzie Gminy. Natomiast realizację uchwały to powierza się prezydentowi. Jest to organ wykonawczy. Czyli próbować musimy. To, co Rada zdecyduje, o tym, o czym zdecyduje Rada, wykonuje, realizuje pani prezydent. W związku z tym, zgodnie z kompetencjami, kierowany jest projekt uchwały do radnych Warszawy, Stołecznego Warszawy, a jak zostanie uchwała podjęta, realizować tę uchwałę będzie pani prezydent. Czyli wtedy będziemy wnioskować, tak jak dzisiaj, do dzielnic o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania. Jeśli państwo by chcieli wiedzieć więcej na temat przekształcenia, po co to się robi, dlaczego, jak długo taki proces może trwać, kto może złożyć wniosek o przekształcenie, co na ten temat mówią akty, jak to się dzieje w innych miastach polskich, czy przekształcono, czy nie, z jaką bonifikatą, za jaką kwotę, chętnie udzielę informacji. Natomiast dzisiaj mamy tutaj krótko, ja chciałam tylko państwa zachęcić, żebyście państwo składali podpisy. Nie wykorzystujemy tych danych w żadnych innych sprawach, tylko w państwa sprawach. Kiedy nastąpi realizacja projektów w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2015 i jakie projekty zgłosili mieszkańcy w ramach budżetu na rok 2016? O tym rozmawialiśmy z zastępcą przewodniczącego do spraw budżetu partycypacyjnego dzielnicy Bemowo. Czym jest budżet partycypacyjny dzielnicy? Budżet partycypacyjny dzielnicy Bemowo jest to narzędzie, które daje mieszkańcom do realizacji własnych potrzeb, które zauważają we własnej społeczności. Czyli jeśli mieszkaniec zauważa, że pod jego blokiem brakuje ławki, kosza na śmieci, może złożyć wniosek do Urzędu Dzielnicy w ramach budżetu partycypacyjnego, żeby taki kosz bądź taka ławka powstała. Powiedzmy teraz o budżecie partycypacyjnym na rok 2015. Ile tych projektów wygrało w głosowaniu mieszkańców i jakie zdobyły największą liczbę głosów? To jest tak, że w roku 2015 mieszkańcy wybrali 11 projektów, które Urząd Dzielnicy Bemowo ma zrealizować. Spośród tych 11 projektów najbardziej cieszyły się swoją popularnością ścieżki rowerowe oraz modernizacja Parku Górczewska. Powiedzmy zatem, co zakładają te projekty poszczególne, które uzyskały największą liczbę głosów? Pierwsze dwa projekty są jednego autora. Dotyczy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich od ulicy Sterniczej do ulicy Górczewskiej. Projekt właśnie teraz jest na etapie ogłoszenia przetargu. W przetargu jest zaplanowane, że będzie on po zachodniej stronie, od strony Parku Górczewska, będzie ciągnęła się ta ścieżka wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich. A proszę powiedzieć, kiedy można się spodziewać realizacji tego projektu? Przetarg zakłada, że realizacja ma się zakończyć 30 listopada bieżącego roku. Przejdźmy do Parku Górczewska. My dostajemy wiele sygnałów co do na przykład ścieżek niewyremontowanych, co do też ogólnie przestrzeni. Proszę powiedzieć, co ten projekt zakłada? Tutaj projekt zakłada między innymi utwardzenie ścieżek wzdłuż amfiteatru, wokół amfiteatru, które są ścieżkami żwirowymi, żeby je utwardzić, nasadzenie krzewów kwitnących,
oraz wybudowanie wybiegu dla psów, ścieżki biegowej, ustawienie ławek, koszy na śmieci oraz doświetlenie latarniami. A proszę powiedzieć, gdzie na przykład wybieg dla psów ma być zlokalizowany? Wybieg dla psów będzie zlokalizowany między amfiteatrem, w połowie drogi między amfiteatrem a ulicą Lazurową. To jest na wysokości krańca ulicy Szwankowskiego. I teraz jeszcze przejdźmy do tych ścieżek. Dużo mieszkańców również sygnalizowało nam problem dotyczący ścieżki od Lazurowej do amfiteatru. Czy ta ścieżka również jest tutaj w tym projekcie zawarta? W pierwotnej wersji była zawarta. Niestety ze względu na roszczenia sądowe oraz część ścieżek należących do spółdzielni Górczewska, niestety autor projektu wycofał tą część tego projektu. I ścieżki tam zostaną zrealizowane, ale w momencie, kiedy roszczenia sądowe zostaną rozstrzygnięte, bo nie może Urząd Dzielnicy realizować projektu tam, gdzie nie ma właściciela, a do momentu, kiedy sąd nie rozstrzygnie, kto jest właścicielem, nie można zrealizować. A proszę powiedzieć, na jakim etapie jest obecnie praca nad modernizacją Parku Górczewska, nad tym projektem, realizacją? Przetarg niebawem zostanie ogłoszony i to na dniach, w najbliższym czasie. Czas realizacji jest do 30 października. Od momentu wybrania firmy, firma ta będzie miała 30 dni, około 30 dni do przedstawienia planu, gdzie i jak będą ustawione poszczególne miejsca według wytycznych z przetargu oraz uzyskania odpowiednich zgód i do końca października, do 30 października, również ze względu na nasadzenia różnych krzewów i drzew, do końca października ma zrealizować ten projekt. A jaki jest koszt tej inwestycji? Niestety nie mogę powiedzieć ze względu na dobro przetargu. Rozumiem. Tutaj, gdybyśmy określili w tym momencie, jaka jest kwota, firmy mogłyby już swoją ofertę ustalać według tej ceny. Czy mamy możliwość, żeby gdzieś zobaczyć ten projekt szczegółowy? Jak to ma wyglądać na terenie parku? W momencie, kiedy zostanie ogłoszony przetarg w Biuletynie Informacji Publicznej, będzie można zobaczyć wszystkie wytyczne i program realizacji tego projektu w Parku Górczewska. Przejdźmy teraz do projektów, które zostały zgłoszone już na rok 2016 do budżetu partycypacyjnego. Ile tych projektów mieszkańcy zgłosili na terenie dzielnicy Bemowo? Zostało złożonych 57 projektów. Do etapu popreselekcji, do etapu weryfikacji przeszło 49 projektów. Teraz Urząd Dzielnicy, merytoryczne komórki oceniają i weryfikują informacje, które są zawarte w tych wnioskach. Dopracowują kosztorysy, sprawdzają opisy i w najbliższym czasie poszczególne projekty już będą spływać do członków zespołu i zespół będzie jakby pochylał się nad tymi projektami i weryfikacją zrobioną przez urząd. A powiedzmy też na temat modernizacji Parku Górczewska, bo pojawił się projekt tak jakby drugi dotyczący tej modernizacji. Co on zakłada? Autorka projektu z pierwszej edycji założyła już, że jej projekt jakby nie wyczerpuje potrzeb mieszkańców, jak i jej potrzeb, bo to też jakby potrzeba autora projektu. I złożyła kolejny projekt na rok 2016. Ona zakłada ten projekt między innymi powstanie małej architektury dla matek z małymi dziećmi i z elementami parku zabaw dla małych dzieci. Również nasadzenia drzew i jakby wszystkie elementy składowe, które powinny w parku zaistnieć, które do tej pory w Parku Górczewska nie ma. Przypomnijmy, jaki koszt ogólnie, ile pieniędzy zostało przeznaczonych w tym roku w budżecie partycypacyjnym na 2016 rok w dzielnicy Bemowo? To jest kwota 2 miliony 117 tysięcy z kawałkiem, jest wyższa od zeszłorocznej. W tym roku z tych 49 projektów zakłada się, że około 6,5 miliona złotych wszystkie projekty, 49 projektów by pochłonęły. Więc jakby ta przepaść jest. Mamy nadzieję, że z każdym rokiem kwota przeznaczona przez Urząd Dzielnicy będzie większa. A gdzie te projekty, wszystkie, które zostały zgłoszone, można zobaczyć? Projekty są umieszczone na stronie Urzędu Dzielnicy Bemowo w zakładce Budżet Partycypacyjny oraz na stronie twójbudżetum.warszawa.pl. Na tej stronie są projekty z opisami, z kosztorysami, jakby tak jak zostały złożone przez autorów projektu, tak zostały umieszczone.
I jeszcze ostatnie pytanie, kiedy mieszkańcy będą mogli głosować na te projekty na rok 2016 już? Moment, kiedy weryfikacja się zakończy, to jest do 22 maja. Po 22 maja zaczyna się promocja tych projektów przez autorów tych projektów. W połowie czerwca, do końca czerwca będzie można głosować na projekty. Tym, którzy jeszcze nie złożyli rocznego zeznania podatkowego, przypominamy, że termin mija 30 kwietnia. W tym celu można skorzystać z nowego portalu uruchomionego przez Ministerstwo Finansów. Korzystając z okazji bytności w Państwa studiu, chciałabym przede wszystkim przypomnieć, a może poinformować, bo może nie wszyscy wiedzą, a przede wszystkim zachęcić do skorzystania z nowego portalu Ministerstwa Finansów, portalu stworzonego do wstępnego rozliczenia rocznego za rok 2014. Jest to nowość, która funkcjonuje i została Państwu udostępniona od 16 marca i będzie udostępniona do 30 kwietnia, natomiast w latach następnych od 15 marca również do 30 kwietnia. Jest to nowy portal służący składaniu zeznań podatkowych za pośrednictwem internetu. Czym się różni? Różni się od systemu e-deklaracje tym, że system zaciąga wszystkie informacje niezbędne do rozliczenia, czyli informacje dotyczące przychodów, dochodów, odprowadzonych składek, na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. I w zasadzie poza wyborem dotyczącym sposobu dokonania rozliczenia i skorzystania z ulg stworzonych przez ministerstwo, praktycznie system rozlicza samodzielnie. Także zachęcam do rozliczenia za pośrednictwem systemu PFR. Potrzebny jest numer identyfikacyjny podatnika, czyli PESEL, bo ten portal jest udostępniony w tej chwili osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i służy do rozliczenia tego najpopularniejszego formularza i cieszącego się notabene największą popularnością, mówię o PIT-ie 37. Żeby skutecznie się rozliczyć za pośrednictwem tego portala, trzeba przygotować kwotę przychodu za rok 2013, kwotę przychodu za rok 2014, tak jak wspomniałam, numer identyfikacji podatkowej, czyli numer PESEL. I właściwie wszystko. Dzisiaj egzaminem z języka obcego zakończyły się trwające 3 dni testy gimnazjalne. Jak poziom trudności testów ocenili sami uczniowie? Przekonajcie się Państwo, oglądając nasz materiał. W tym roku w całej Polsce do egzaminów gimnazjalnych przystąpiło ponad 360 tysięcy uczniów. Testy trwały 3 dni. We wtorek 21 kwietnia uczniowie zdawali egzamin z wiedzy humanistycznej, w środę matematyczno-przyrodniczej, w czwartek z języków obcych. Jakie zmiany w zakresie egzaminów nastąpiły w tym roku, zapytaliśmy wicedyrektor Gimnazjum nr 85 w Zespole Szkół nr 48 imienia Armii Krajowej na Bemowie. W tym roku rzeczywiście nastąpiły drobne zmiany w procedurze. Inaczej wygląda arkusz egzaminacyjny. Zależy to od zakresu. Generalnie arkusz składa się z zeszytu zadań i do tego dołączona jest karta zadań otwartych albo tylko karta zadań zamkniętych. Również uczniowie otrzymali w tym roku dodatkowe 5 minut czasu, już po czasie przeznaczonym na pracę z arkuszem, w celu sprawdzenia, czy odpowiedzi zostały prawidłowo przeniesione na kartę odpowiedzi. I to są te najbardziej istotne zmiany, które dotykają ucznia. Jak poziom trudności testów ocenili sami gimnazjaliści? Zapytaliśmy ich podczas drugiego dnia zdawania egzaminów. Generalnie to było dosyć proste. Przygotowali nas na wszystko nauczyciele, powtórzyliśmy materiał z wszystkich 3 klas. Myślę, że gramatyka z polskiego mogła wypaść słabo. Największą trudność sprawiła fizyka, według mnie. I teraz przed Wami druga część, tak, tego testu. Czego się najbardziej obawiacie? Chyba geometrii. Jak byliście przygotowywani wcześniej przez nauczycieli? Kiedy mieliście testy próbne i czy testy próbne były podobne do tych, które teraz macie?
Ogólnie biorąc, testy próbne były dosyć w sumie podobne do tych, które chyba będą teraz. Nie wiem w sumie, jakie zdania są, ale by na tej samej zasadzie podobnie robiono. Jakie szkoły wybieracie sobie, już dalsze, szkoły średnie? Ja generalnie nie wybrałem, ale najprawdopodobniej jakieś liceum z wysoko punktowaną chemią. Jeszcze też nie mam wybranych liceum, ale najprawdopodobniej jest jakieś sportowe. Interesuje mnie kuroń najbardziej, no i humanistyka. I na te profile chciałabym się dostać. Ja ogólnie rzecz biorąc celowałem w technikum o profilu mechanika samochodowego. Ja zamierzam składać papiery do klas humanistycznych głównie. Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ogłoszone 19 czerwca 2015 roku. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie, natomiast zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym. Do tego czasu gimnazjalistom pozostaje cierpliwie czekać. Pozostając w temacie edukacji, informujemy Państwa, że od wtorku w Szkole Podstawowej nr 350 został uruchomiony program pilotażowy e-tornister. Na czym ten program polega? O tym mówiła nam wychowawczyni klas pierwszych. W Szkole Podstawowej nr 350 na Bemowie we wtorek rozpoczął się program pilotażowy pod hasłem e-tornister – tablety pełne podręczników. W tej szkole jako pierwszej w Polsce grupa 50 uczniów otrzymała tablety wyposażone w podręczniki, ćwiczenia i lektury. Urządzenia stanowią uzupełnienie normalnych zajęć. Od wtorku dzieci mają możliwość korzystania z tabletów. Jest to program pilotażowy, który od przyszłego roku obejmie wszystkie pierwsze klasy. Jak na razie nasza klasa ma możliwość testowania tych tabletów i tego oprogramowania. Jest to e-tornister, mamy już tam wgrany elementarz, więc dzieci nie muszą przynosić nawet książek do szkoły, tylko po prostu korzystamy z książki, tak? Z tabletów na miejscu i tablety później zostają tutaj w placówce. Tak, w tym programie jak na razie tablety zostają w szkole. Ma to być po prostu urozmaicenie naszych zajęć. Absolutnie nie ma to zastąpić książek, ale ma być urozmaiceniem dodatkowym bodźcem dla dzieci. Dzieci się bardzo ucieszyły, wiadomo, no, dzieci już od małego doskonale sobie radzą z tego typu rzeczami, więc nie ma problemu. Jeśli program pilotażowy zda egzamin już od następnego roku, będą mogli z urządzeń skorzystać i inni pierwszoklasiści. Szanowni Państwo, ja na zakończenie powiem jeszcze tylko, że już w następnym tygodniu zajmiemy się sprawą dotyczącą parkowania przy Szkole Podstawowej nr 316. A na dziś to wszystko. Ja dziękuję za uwagę i zachęcam do oglądania naszych kolejnych programów.